Cześć! W tym filmiku chciałam Wam zaktualizować swoją pielęgnację twarzy. Prosiliście o to w różnych moich filmikach, w komentarzach. Dostałam sporo wiadomości ostatnio osobistych dotyczących tego tematu, wiadomości na Facebooku. Pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby to zrobić, bo od ostatniego takiego filmiku minęło prawie że już półtora roku, w związku z tym myślę, że już pora. Trochę się zmieniło w mojej pielęgnacji, jakieś takie podstawowe zasady, którymi się kieruję, nie zmieniły się, natomiast produkty się zmieniły. Służą mi te produkty, są łatwo dostępne i nie jest ich zbyt wiele i być może właśnie taki filmik przyda się tym z Was, którzy mają podobny typ cery do mnie, a mianowicie ja mam cerę płytką naczynioną, mocno naczynioną, którą często właśnie nazywa się potocznie cerą naczynkową. Nie jest jakoś szczególnie wrażliwa na działanie różnych kosmetyków, natomiast jest bardzo wrażliwa na działanie drażniących jakichś takich czynników atmosferycznych, szczególnie właśnie temperatury, wahań temperatur, na wahania temperatury, na zimny wiatr i na tego typu właśnie przyjemności, słońce, takie rzeczy. Mam też cerę właśnie ze skłonnością do frądziku, takiego o podtypie zaskórnikowym i skłonną do daleko nadmiernego się przetłuszczania, co jest bardziej widoczne latem, co oczywiste, niż zimą. Tak, tyle informacji o mnie. Teraz jeśli chodzi o produkty, jakich używam, to zacznę od wieczora, dlatego że jest mi tak po prostu technicznie łatwiej. Jeśli chodzi o zmywanie makijażu, to ostatnimi czasy robię to biodermą, czyli płynem micelarnym Bioderma. To jest ta wersja dla cery delikatnej, naczynkowej. Jest tak fenomenalna, jak wszyscy zawsze mówią. Jedyną jej wadą jest wysoka cena. Natomiast pomijając to, jest to naprawdę rewelacyjny produkt. Nie tylko ze względu na to, jak bardzo jest łagodna i tym samym właśnie nie dość, że nie podrażnia cery, to jeszcze mam poczucie, że ją koi. To w dodatku jest świetna, jeśli chodzi o zmywanie makijażu. Potrafi cały makijaż do czysta zmyć, nawet wodoodporny, nawet jakiś taki długotrwały. Również w tym makijaż oczu, co nie jest takie oczywiste, bo bardzo dużo różnych płynów micelarnych chełpi się tym, że właśnie świetnie zmywa makijaż oczu, a tak nie jest. W związku z tym ten produkt mogę z czystym sumieniem polecić, uwielbiam ten produkt i zmywam nim oczy, przytrzymując po prostu waciki przez 30 sekund na każdym oku i potem delikatnie zmywam pozostałości makijażu, zmywam nim również podkład, puder, róż, wszystkie takie rzeczy. I radzi sobie z tym bardzo dobrze. Natomiast samą twarz po zmyciu makijażu myję jeszcze za pomocą szczoteczki Clarisonic, jakimś takim łagodnym żelem myjącym. Albo takim, który zawiera jakieś substancje aktywne przeciwtrądzikowe, albo na zmianę z takim, który po prostu jest takim, powiedzmy, uniwersalnym żelem myjącym do twarzy. Korzystam z tej szczoteczki dlatego, że sprawia mi to ogromną przyjemność, ale również dlatego, że mam takie poczucie, że ona naprawdę wyjątkowo dobrze doczyszcza twarz. Ja mam taką nasadkę już od ponad roku, która jest niedostępna w Polsce, z tego co wiem, bo to jest ta Pure Lux, którą można kupić na Allegro. Jak zwrócicie uwagę, ona jest o połowę dłuższa, nie, o 100% dłuższa. Dwa razy dłuższa, tym samym jestem słaba z matematyki, przepraszam. Powiedziałam, że na oko jest dwa razy dłuższe włosie niż taka typowa szczoteczka Clarisonic, ze względu na to, że tu mamy właśnie tą typową szczoteczkę Clarisonic, a dołączone są takie włókienka właśnie, jakieś takie sztuczne włókienka, które są niezwykle delikatne. One najbardziej przypominają to włosie takie w takich pędzlach Duo Fiber, takich typu skunks do nakładania różu albo różnych produktów do makijażu. W związku z tym nadaje się nawet dla osób, które tak jak ja mają delikatną skórę. Nawet jeśli ktoś ma jeszcze bardziej delikatną skórę ode mnie, to z czystym sumieniem mogę polecić, dlatego że ona jest naprawdę najbardziej delikatną rzeczą, z jaką miałam styczność, jeśli chodzi o mycie twarzy. A ja robiłam błąd przez lata, kupując właśnie te takie bardzo delikatne szczoteczki, niemniej niewystarczająco delikatne dla mojej cery z trądzikiem różowatym firmy Clarisonic. Natomiast z tych jestem niezmiernie zadowolona i używam tej szczoteczki wraz właśnie z tymi żelami myjącymi. Jest to albo ten Vichy, który tak jak widać jest na wykończeniu, który strasznie się pieni, natomiast jakby nie odczułam żadnych właśnie skutków ubocznych tego, że on pewnie nie jest najbardziej delikatny na świecie. Przyjemnie orzeźwia, szczególnie rano, bardzo go lubię i bardzo ładnie też doczyszcza twarz i co tu dużo mówić, po prostu bardzo go lubię i chętnie z niego korzystam. Natomiast co drugi dzień mniej więcej stosuję żel Normaderm od Vichy, ze względu na to, że on zawiera 2% kwasu salicylowego, to jest taki składnik, który odblokowuje pory i przyspiesza właśnie odnowę naskórka.
W związku z tym, jeśli ktoś tak jak ja ma skłonność do trądziku, to jest dobry pomysł. I żeby miał szansę zadziałać, to zazwyczaj właśnie spieniam go i trzymam na twarzy 2-3 minuty i w tym czasie właśnie na przykład myję zęby. Z obu jestem bardzo zadowolona, żadnych skutków ubocznych nie zauważam, właśnie żadnego przysuszenia, napięcia skóry czy czegoś. Natomiast zdarza mi się też używać właśnie oleju mijającego z biochemii urody, szczególnie jeśli mam jakiś taki bardziej długotrwały makijaż, dlatego że mam wtedy poczucie takiej w pełni umytej twarzy, albo jeśli moja twarz z jakiegoś powodu jest jakoś tak nadmiernie przesuszona. Ostatnim krokiem w mojej pielęgnacji wieczornej jest używanie tego tuniku, który z jednej strony doczyszcza twarz, tylko ja mam poczucie, że te kosmetyki, które przed chwilą pokazałam, już to robią całkiem dobrze. Natomiast on przede wszystkim przeciwdziała zmianom trądzikowym i właśnie przyspiesza odnowę na skórkę. Jest jak taki właśnie taki delikatny peeling chemiczny, ponieważ zawiera 0,5% tego kwasu salicylowego. To może być spokojnie stosowane raz dziennie, nawet 2 razy dziennie, bez żadnych skutków ubocznych, natomiast długofalowo stosowane naprawdę w przypadku mojej skóry bardzo ją odmienia na korzyść, że właściwie nie walczę z żadnymi zapalnymi zmianami trądzikowymi, skóra jest gładka, napięta i makijaż dobrze wygląda i przede wszystkim właśnie w mniejszym stopniu walczy ze skórnikami, niż bym go nie używała. Jest całkowicie bezalkoholowy, w związku z tym nadaje się nawet dla osób, które mają hiperdelikatną cerę. I to jest ten bez numerka, to się nazywa Mild Clarifying Lotion. Nie ma żadnego numerka, rewelacja, jest też bardzo wydajny. Jak widać, ja muszę już kupić następny. Natomiast służyła mi ta butelka spokojnie za 3-4 miesiące. No i wreszcie to jest tak jakby nie tyle pielęgnacja wieczorna, co nocna. Nakładam Eva Clarka Plus z La Roche-Posay. Ostatnio sprawdzałam na Wizażu opinię tego produktu po tym, jak ja zaczęłam go używać. On wszedł na rynek chyba jakoś tak we wrześniu albo w sierpniu zeszłego roku kalendarzowego. Ja jestem z niego niezmiernie bardzo zadowolona. Używam go od lipca chyba zeszłego roku, odkąd po raz pierwszy właśnie dostałam go do wypróbowania od firmy La Roche-Posay. To jest moje już ente opakowanie. Z kolei używam go każdej nocy po prostu już na umytą twarz. Ma przyjemny taki świeży zapach i przede wszystkim jakby pomijając jakby te dużo różnych rzeczy, ma przyjemny zapach. Natomiast jego największą zaletą moich oczek jest to, że on pięknie, ale to przepięknie trzyma właśnie mój trądzik w ryzach, czyli jakieś tam pojedyncze zaskórniki mam. Myślę, że nigdy nie pożegnam tych na grzbiecie nosa, to są, że tak powiem, już nawet jakby przestałam o tym myśleć, tak naprawdę zaakceptowałam to jako część swojej fizjologii. Natomiast jeśli chodzi o czoło, czy właśnie brzegi nosa, czy linie żuchwy, to właściwie pożegnałam swoje zaskórniki, w związku z tym mójcie on, niezmiernie go uwielbiam. Jestem zdziwiona, właśnie tak jak mówię, patrzę na Wizażu, jakie ma opinie i nie szczególnie jakoś tak widzę, że inni szaleją za tym produktem, ale znacznie lepszą opinię konsumencką ma ten Eva Clarka stary, natomiast ja z tamtego nie byłam specjalnie zadowolona, a z tego jestem niezmiernie zadowolona. Również z tego względu, że on tak jakby, przez to, że zawiera tyle przeciwutleniaczy, to tak twarz wygląda przy długotrwałym jego używaniu tak świeżo, tak świetliście i bardzo mi służy, naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego produktu i to jest pojedynczy produkt, jaki stosuję na noc. Nie stosuję żadnego kremu pod oczy, nie stosuję żadnej pielęgnacji przeciwzmarszczkowej. Ostatnimi czasy jakoś nie mam do tego głowy. Dużo pracuję, zależy mi na tym, żeby się wysypiać w nocy, w związku z tym już do minimum ograniczam tą pielęgnację. Ostatnimi czasy jakoś tak się nie zastanawiałam nad tym aspektem przeciwzmarszczkowym. Nie spędza mnie to jakoś snu z powiek. Czyli tak wygląda moja pielęgnacja właśnie do nocy. Jeśli chodzi o pielęgnację ranną, to właściwie rano tylko myję twarz i to albo robię jakimś żelem, jednym z tych dwóch, albo zdarza mi się po prostu przetrzeć twarz płynem micelarnym i uważać, że ona jest wystarczająco umyta. Natomiast potem zawsze stosuję, nie to wziąłam co chciałam, ten tonik. To jest taki hydrolat zielonej herbaty, Eco, z biochemii urody. Uwielbiam ten produkt, jak mało co okoi moją cerę, tak uspokaja. Dla mnie pachnie, wiem, że dla sporej liczby osób on śmierdzi, natomiast dla mnie on pachnie w taki przyjemny sposób i nie tylko nawilża skórę, bo też zawiera jakieś chyba troszeczkę glicerynę czy czegoś właśnie takiego nawilżającego i koi, ale tak no, przygotowuje też twarz właśnie na krem i jeśli właśnie nakładam krem na twarz wilgotną tego produktu, to jest też lepiej nawilżona. Po prostu ubóstwiam ten produkt, to taki nie szczególnie jakoś przyciąga uwagę, natomiast zawartość jest po prostu warta tego. I zielona herbata jest silnym przeciwutleniaczem, w związku z tym chroni skórę przed drażniącymi czynnikami zewnętrznymi, przedłuża jej młodość i też dodatkowo, coś innego chciałam powiedzieć, jeszcze dodatkowo, działa przeciwzapalnie, w związku z tym
jeśli ktoś właśnie ma jakąś chorobę zapalną skóry, jaką jest na przykład trądzik różowaty albo trądzik taki pospolity, to również pomaga sobie z nim radzić. Jeśli chodzi o kremy, to żadną tajemnicą myślę, że dla moich takich stałych widzów nie jest to, że moimi ulubionymi kremami takimi stricte nawilżającymi są te Hydra Face z La Roche-Posay, natomiast to już są puste opakowania. Niestety, doszło do tego właśnie, że zużyłam kolejne opakowanie i to jest ten Hydra Face Leger, taki niebieski, a to jest ten z filtrem wersję. Obie uwielbiam i to są takie kosmetyki, które po prostu najlepiej możliwie działają na moją skórę. Nawilżają, są świetne pod makijaż, nigdy się nie rolują, jestem z nich absolutnie zadowolona. Natomiast są drogie. W związku z tym jakiś czas temu, jak mi się zaczęły kończyć, to byłam w Tesco i widziałam na przecenie takie dwa kremy firmy Taupe. I one zawierają, to jest odżywczy krem jutro regenerujący i taki sam, tylko że ten jest na noc, a ten jest na dzień. I zaczęłam je stosować jakoś tak chyba w grudniu. Bardzo byłam z nich zadowolona. Ładnie nawilżają skórę, natłuszczają, a przy tym właśnie dobrze się wchłaniają, można spokojnie na nie nałożyć makijaż, natomiast nie jestem z nich tak zadowolona, mimo że wielu koleżankom je polecałam, bo uważam, że obiektywnie są bardzo dobre i widziałam na opakowaniach w Rossmanie, że zdobyły całkiem sporo nagród, to jednak nie jestem z nich aż tak zadowolona, pomimo bardziej naturalnego składu niż tych dermokosmetyków aptecznych, jak z tamtych, więc myślę, że jak wykończę te, to jednak wrócę do tamtych, dlatego że no tamte po prostu bardziej mi odpowiadają. Natomiast takim najważniejszym kosmetykiem rano, którego używam, jest filtr. Zrobiłam ostatnio sporo wywiadów z renomowanymi dermatologami i wszyscy jak jeden mąż powtarzali, że najważniejszym kosmetykiem jest filtr przeciwsłoneczny, w związku z tym wziąłam to sobie do serca i nadal właśnie codziennie stosuję Photoderm AR50+, firmy Bioderma, to jest taki barwiony filtr, który ma bardzo jasny odcień, bo bardzo często te odcienie są albo jakieś takie świnkowe, albo pomarańczowe, albo za ciemne. Natomiast to jest taki bardzo jasny, neutralny odcień. Stanowi świetną bazę właśnie pod makijaż, o tyle właśnie, że tak ładnie natłuszcza skórę, ale nie przetłuszcza. I daje całkiem niezłe krycie jak na produkt tego typu. I jak koleżanki mnie pytają o to, żebym poleciła jakieś krem BB, to zawsze polecam ten, dlatego że uważam, że na rynku polskim jest to najlepszy, jakby możliwy, jakby taki krem tego typu, który nawilża, ma wysoki filtr i jeszcze w dodatku właśnie daje jakieś lekkie ku średniemu krycie na twarzy. W związku z tym to jest taka podstawa przed nałożeniem makijażu. I zdarza mi się tego kremu używać nawet bez dodatkowo używania kremu nawilżającego, dlatego że on taki, no jak wszelkie filtry tak, z tak wysokim faktorem, jest nieco tłusty, w związku z tym zimą jak najbardziej spełnia tą funkcję po prostu nawilżania, natłuszczania mojej cery. Bardzo go lubię. I właściwie to jest koniec. To jest koniec, jeśli chodzi o moją pielęgnację. Już nic więcej nie stosuję, za wyjątkiem maseczek. Tak, patrzę tutaj na maseczki. Mam glinkę czerwoną, która jest bardzo polecana osobom, które mają skórę wrażliwą i naczynkową. Przyznam, że rzadziej z niej korzystam niż mogłam, ze względu na to, że ona jest trudna nie tyle w nakładaniu, co brudzi po prostu. To jest taki brunatny proszek, w związku z tym trzeba bardzo uważać, żeby się nie pochlapać i nie tak łatwo ją zmyć z twarzy, się przekonałam. Natomiast fantastycznie koi skórę i ze względu na to właśnie staram się pamiętać o tym i ją stosować w miarę regularnie. Chciałam ją stosować raz w tygodniu, bo chodzi raz w miesiącu, natomiast tak, sam produkt polecam, tylko jest właśnie taki, tak jak mówię, łatwo się ubrudzić. Natomiast bardzo lubię stosować maseczkę z kaolinem. To jest taka glinka biała z Maroka do skóry wrażliwej i delikatnej. Ma działanie przeciwtrądzikowe i takie kojące i nadaje się również zawiera również glicerynę i hydrolat z róży Damaskena. I nadaje się, nie wszystkie glinki nadają się do cery wrażliwej, ze względu na to, że mogą ją podrażnie ściągać, natomiast ta się nadaje jak najbardziej. Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w swoim osiedlowym biosklepie, który ma również filię internetową, jest sklep online należący właśnie do tej sieci sklepów. To jest tylko jeden sklep, nie ma sieci. Można kupić go również w sklepie online biosklepu. I polecam, kilkanaście złotych kosztowała, bardzo lubię ją stosować, najczęściej mieszam ją właśnie z hydratem zielonej herbaty, tutaj w zagłębieniu dłoni i nakładam, szczególnie jeśli na przykład pracuję przez parę godzin na komputerze i słucham coś, a ona w tym czasie pracuje. I tak, i to już naprawdę wszystko, to są wszystkie kosmetyki, jakie ostatnimi czasy stosuję. Bardzo jestem z tej pielęgnacji zadowolona, moja cera ostatnio, pomimo tego, że jestem bardzo zestresowana i bardzo dużo pracuję, wygląda zaskakująco dobrze, w związku z tym jestem z tego bardzo zadowolona, ale myślę, że to też na sam koniec warto powiedzieć, że nie da się ukryć, że pielęgnacja jest ważna, natomiast mam takie poczucie, że
w największym stopniu o tym, jak wygląda nasza cera, decydują hormony płciowe, a tym samym geny, tak? Albo no, hormony płciowe są regulowane no, genetycznie, tak? Natomiast pod wpływem różnych wahań tych hormonów płciowych nasza cera może różnie wyglądać, ale to jest jakaś taka rzecz jakby zastana, że tak powiem, stan zastany. I w moim przypadku ja mam takie poczucie, że moja cera najlepiej wygląda, jeśli ja śpię wystarczająco dużo, stosuję filtry przeciwsłoneczne, to wówczas ona znacznie lepiej się ma. Również jeśli chodzi o zmiany trądzikowe, mam wrażenie, że jest ich mniej, jeśli regularnie stosuję filtry przeciwsłoneczne i się mało stresuję, albo przynajmniej próbuję jakoś tak konstruktywnie rozładowywać ten stres. I cóż, tak, to już chyba wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym filmiku. Jak zwykle mam nadzieję, że to się Wam jakoś przydało, że było dla Was ciekawe. Jeśli jednak macie jakiekolwiek dodatkowe pytania, to śmiało zadajcie je na dole. Pomimo bardzo ograniczonego czasu postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze komentarze. Mam nadzieję, że Wy macie się bardzo dobrze i do zobaczenia wkrótce.